No, witam, Krzysztof. To co chciałbyś przekazać naszym braciom i siostrom? Gdzieś w internecie, gdzieś na świecie? Może koleżance, koledze, może jakieś dziękuję, przepraszam, coś, no co byś chciał? No, uważam, że trzeba, warto mieć w życiu jakiś cel, żeby po prostu do czegoś dążyć. No. Można wpaść w jakieś tam niepotrzebne depresje, a jak się komuś, jak się angażuje w jakieś cele, to jest fajnie. No. Zapomina się o swoich problemach, a po prostu można się w coś zaangażować i to jest to fajne. No fajne. Budziaszek zawsze mówił, że każdy jest czymś mistrzem świata. To chyba, ty chyba też tak, nie? Troszeczkę w kapkowaniu i coś. A masz jakąś prezentację, żeby tak zobaczyć, jak ten? O, proszę. O, nieźle, no. Widzę, że nie żyjesz sobie sam, tylko masz przyjaciela. Tak, przyjaciółkę. Przyjaciółkę? Jak się wabi? Gabrysię. To za chwilę pogadamy z Gabrysiem, okej? Okay? Jeśli można, oczywiście. Przepraszam, jak ci na imię, bo zapomniałem? Andrzej. Andrzej. Ja mam... W Andrzejki się począłem, wiesz? Znaczy, że... No, w Andrzejki, no. Też się próbowałem wziąć, zabijać, wieszać. Jest głupie panienki. No widzicie, kochani, jak to można dojść do perfekcji? Dobra. O. Zwierzaczek też jest czujny. Ma nową przyjaciółkę. No. I koniec, tak? A nie, dalej lecimy, dobra. Znaczy ja mogę żonglować godzinami, ale... Tak? Dobra, to koniec. Kończymy czy jeszcze coś? No. A ile za nią, ile trenowałeś, żeby to taki stan osiągnąć? Czekaj, bo chyba miałem dzień... Tak? I co? Udało się? No, takie miałem młodzieńcze marzenie, żeby się tam dostać. Aha. Dobra. Żółwik. Beczka. Śrubka. Co go złapił? Mam cię. I piąteczkę. Okej. To był Andrzej. Skąd, jak można cię... Tak jak Zbyszek ze Spychowa, nie? Tak, troszkę w tym klimacie, co? No. Historia, tak. Dobra, kończymy, trzymajcie się. Cześć i czołem, Kluski ze sobą.